Dzień dobry, witam na żniwach w odcinku 51 z Hoyt Belerun. Oczywiście na początku sprzedajemy kombajnik, bo kupujemy nowy, ale to za chwilę. 619 tysięcy udało się zebrać po, muszę powiedzieć, po zimie. Więc tak to wygląda, sprzedaję kombajnik Mini Holland, który idzie za, no header idzie za 18 tysięcy prawie, więc sprzedaj. Tak, wózek idzie za 4200 i wisienka na torcie, czyli kombajnik za 103 tysiące za 13 godzin pracy, no prawie, więc spoko wynik. Teraz przychodzi jego czas. No, to są ogólnie promocje, jakie są dzisiaj, więc znakiem nie za ciekawe. Oczywiście jak sprzedałem kombajn, to przydałoby się kupić nowy, tak? No ale oryginalny, nie z modów. Revelation New Holland. Konfiguracja. Niech jest ta. I damy mu... gąsienicę. Bo czemu by nie? No i dobra, wróć. Hedery do zboża. A, tu są młody, to już za daleko przejechałem. Tu są wszystko młody. Tu jest ich Holand. 13,7 metra kub. No i dobra, jadę kosić na pole numer 30. Moim nowym New Hollandem. Miniaturkę sobie po cinku zrobię, jak zawsze. Stwierdziłem, że wszystkie pola walę na słomę, bo to by mi zapiął słomy, żeby moje krowy nie zdychały. A mamy 200 tysięcy na koncie jeszcze, więc można to spożytkować na jakieś sensowne pole. Sensowne pole. Chyba 48. Chyba, że nie będziemy stać. No właśnie, nie będziemy stać. Może coś z tych? To wszystko jest takie drogie. Tutaj jest skoszona trawa od razu, żeby siano robić. A ja zaraz będę patrzył pola. I myślę, jakby tu pole kupić. Takie za 200 tysięcy najlepiej. Może 21 będzie mnie stać? Nie. 23 to też nie. Może 14. No nic mi nie stać. Tutaj sobie kosi Trion, który się właśnie zablokował, ale to za chwilę go odblokuje. Trzydzieści dwa na godzinę, więc spoko. A kurczę, w 19 jechał ten kombajn 40 na godzinę, więc taka ciekawostka. Dość szybko się rozkłada, więc nie ma problemu. Ninja. A ja idę zobaczyć, co tam się dzieje z moim Trionem. O, panie. To dobrze, że się drzewo zablokowało, bo gorzej jakby... Aha. Aha, on nasieczkę robi. To dobrze wiedzieć. Muszę mu tą apteczkę wyłączyć za chwilę. Tutaj CP. Gdzie to jest to słowo? Tworzenie pokosu. Wyłącz na obracie. O. Żeby naokoło po prostu słomu nie było, tylko paski. Czyste paski, żeby ze słomu. No bo ja słomy będę potrzebował. A fajnie by było, żeby było koszone na słomę, tak?
Tak jak sobie zacząłem. A zapomniałem sprawdzić to na cosplayu. No i się wyłączyło i dlatego tutaj poszedł taki przejazd. No i dobra, wysypię go. I w sumie nie wiem, no puszczę go chyba jeszcze raz. Tylko przejadę kawałek, albo puszczę go od początku znowu i niech sobie jedzie drugie kółko. Znaczy drugie kółko, to samo kółko, ale... Może tak być. Tego też cofnę. Z 20 metrów. Też nawet nie wiem, czy tyle cofnąłem, ale... Ale okej. Okay. Dobra, pracownicy przejechali, czy pracownicy, samochody. O, dobra, tu go w sumie puszczę, bo nie chcę przejechać tak kawał. Sobie to samo będzie kosił, ale trudno. Ten sobie tu działa, więc najważniejsze. Waltro sobie stoi. Odczepiam heady. Head kombajn rozłożony już, więc... Nie ma problemitu. Header składamy i jedziemy kosić. Trzynaście i pół metra. Oczywiście oczywiście słoma, bo sieczki nie potrzebuje. Słomę, bo chcę trochę sobie zaopas słomy zrobić. No wiadomo, jak sobie zrobię zapas słomy, no to już potem będę sobie walczył bez słomy na sieczkę. I myślę, że chyba tylko trzy pola zrobię, no bo albo wszystkie zrobię na słomy i tyle. Ale wszystkie na słomy i tyle. Chudy tego, że tego jęczmienia będzie od cholery. Bo Klasik tam zrobił kółko. Znaczy kółko, no nawet nie całe i już miał zbiornik, więc... Dobra, Trion się wykręca, więc to spokojnie. No, Rosel masz jeszcze kosi. Więc jak kosi, to jest dobrze. Gorzej jakby stał. No, rzepak oczywiście będzie koszony na Silos. Bo rzepak będzie szedł na przetwórstwo po prostu i tyle. Jest rok 13. Kredytu mogę dobrać parę tysięcy, nie wiem ile w sumie, ale 300 tysięcy mogę dobrać. Tak patrząc racjonalnie, jakie pole by tu kupił, to może coś typu dziewiątka. Po ile to? O, 300 tysięcy, dobra. To w sumie tą dziewiątkę kupię. Ja tą dziewiąteczkę sobie kupię. Dobiorę sobie kredytu. Bo czemu by nie? Mówię sobie, że już 400 tysięcy było. Jeszcze 90 kredytów zapasu mam. Dobra, kup. Aha, bo to jest z tym polem. Dobra. Tak to wygląda terenowo. Chciałem tutaj sobie jeszcze pole dorobić, ale widzę, że muszę szóstkę kupić, żeby mieć teren. Ale dobra. Niech tak na razie jest. W sumie dwa przejazdy i zbiór. To w sumie ładnie. Czyli na tym długim pewnie będzie wychodzić tak, że... Na tym długim pewnie będzie wychodzić, że ten przejazd sobie zbiorę. Tak by to mniej więcej wychodziło. Mamy 10 minut odcinka, więc... Na spokojnie.
Nie, na razie tego pola nie powiększam, bo nie mam po co. A poza tym nie wiem, czy to bajarko należy do mnie. Nie, to bajarko dla... A, to w sumie nawet nie da się tego pola powiększyć. Bo to bajarko należy do pola numer 32. A wiadomo, że pole 32 nie należy do mnie. Jeszcze. A ile takie 32 kosztowało? Okej, 570, dobra. Bo tam w sumie dużo płacę za tą bajorkę tak naprawdę, za ten teren. A niekoniecznie za pole. Z tym jest w sumie największy ból. Ale to się da. Za niedługo będzie chyba mój... Mój roster ma zmieniany, bo Trigon ma jeszcze dobry header. I mój roster masz będzie chyba zmieniany już na ten duży Lexion. A Trigon będzie zmieniony chyba na Ideala. No bo już chyba nic innego nie mogę zmienić. Dobra, ten dopiero zaczął kosić, więc... Więc okej. Okay. Ten się tu sypie. Miniaturki nie będę robił, no bo później sobie zrobię po odcinku. No i będę pewnie całe pole tutaj walczył na tym odcinku. A to standardowo, poza odcinkiem będzie koszone. W sumie tak patrzę, to nawet dosyć dużo będzie za odcinkiem koszone. Wymaga to ładna? Niby jest raz skoszona, ale nie wymaga. No, czyli tutaj w sumie dużo będzie do koszenia po odcinku. Będzie raz, dwa, trzy, cztery pola. I tutaj za dużo nie będzie tego pola skoszonego, więc... Cztery pola poza odcinkiem to są takie nawet dosyć duże pola, nie? A co raz miałem 44? Pszeniczka. A ile to już pole kosztuje w ogóle? Tak z ciekawości. 389. I to w sumie kosztuje... O, 10! 17 tysięcy więcej niż pole numer 9. Ale czekaj, porównam to lądowo. 6,22. A tu jest 6... A, tu jest trochę większy teren, ale... Ale tu jest trochę więcej nieużytkowego, bo jest poza mapą ten teren, więc... Naprawdę dziewiątka bardziej się obaca. Dobra, zaraz sobie GPS-a ustawię tylko. I będziemy się widzieć w kolejnym przejeździe. A, brak koszy na razie, raz przy razie. Tak sobie zacząłem, to... Niech sobie jedzie. A mi chodzi o tego przyjaciela. I zrobimy mu przejazd na pole numer 25. Chyba 25. Będzie ten numer... A, dobra, że będzie ten numer. Dokładnie tam. Kultywatorowanie, odwierz. Odświeżymy może jakiś fajny kontrakt ładny. No nie chodzimy o za 1200, ale... Ale niech tak jest. No... Trio sobie jeździ. No kurde, jest 0, no w sumie pierwsza w nocy prawie. Ten odcinek nagrywam, więc... No spokojnie. Znaczy na spokojnie, no. Chodzi o to, że no, mogę być trochę wyrąbany, no. O. Dobra, ten skończył i ten skończył pracę, dobra. Zrobimy tak. Na koszy ten zbiornik i on się będzie sypał, i Holandzik, i ja przeskoczę szybko do
szybko do Axiona. Żeby on sobie jechał. To raz. A dwa, że przeskoczę sobie do Maseja, żeby już robił. Żeby sobie robił po prostu siano, tak? Oczywiście krów mam 20, to wam zaraz pokażę. Krowy były zakupione w 7 miesięcy temu. No, w grudniu były zakupione, jakby ktoś pytał. A statystyki wyglądają tak. Więc elegancko. Oczywiście krowy tylko dla mleka są trzymane. Już mam 15 tysięcy litrów. I 25 miesięcy, więc dość sprawnie im to idzie. I teraz pytanie. Nie dojadę do końca, jeśli o to chciałem zapytać. A na pewno takie pytanie się urodziło w głowie przez chwilę. Ale to było wiadomo od początku, że nie dojadę. Zaraz sobie pojadę na jakiś długi przejazd jeden. I będzie Lux Torpeda. Czyli w sumie patrząc na to, na ten zbiornik kombajna, te dwa przejazdy, znaczy dwa zbiorniki i tyle na przyczepę jest pewna, tak? No bo tak to wychodzi. Może tu jak będzie sam na drodze, to załapię. Powinien sobie poradzić. Albo i nie. Anuluj pracę. Gdzie jestem? Tu jestem. Robimy sobie przejazd, ale... Ale tutaj. Ja nie wiem, czy ja przypadkowo nie anulowałem temu Trionowi. Ale chyba nie. Nie znaleziono całego przyjacielu. Pojedziesz? Pojedziesz czy nie pojedziesz? O, dobra, znalazł. Przez przypadek go opatrzyłem. Przypadek go patrzyłem i znalazł kurs. Więc spoko. A ja sobie stanę tu, bo we wrześniu znowu będę kosił, więc... Nie ma najmniejszego problemiku. I zacznę sobie kurs. A może tutaj. Bo zawsze tam gdzieś idzie i generuje, więc... I sobie teraz jadę w tą stronę chociaż raz. Sobie myślałem, że tej drogi nie czytam, więc musiałem obrócić pracownika. Dobra, Trion jest pusty, więc na spokojnie. A ten czemu stoi? Dziwna sprawa, czemu on się wyłączył w ogóle? A, bo ja mu chyba...
Bo ja mu chyba przez przypadek trasę anulowałem. Się anulowałem mu przez przypadek pracę, tak mi się wydaje. Jak chciałem zamiast akcjonować, to temu pewnie zaanulowałem. Mogło tak być. No ale dobra, już naprawiłem inne błędy. Więc kosimy dalej. Nie ma spiny. Mamy 20 minut odcinka. Jeden przejazd i bym był już. A pojadę sobie. No dobra. Tutaj sobie wjadę przecinką i tyle. Nie będę tam szukał do końca tych przejazdów, bo pod 35 tysięcy, więc można to w sumie powoli sobie spłacić. Zostawimy sobie 10 tysięcy na koncie. Ja bym był na pracowników i na jakieś drobne wydatki. Dobra, po odcinku sobie tego akcjona ogarnę. Już będzie sobie na polu jeździł, więc na spokojnie. Teraz koszę, bo nie chcę w sumie tracić tego czasu, bo tu pola są dosyć duże na tej mapie. A ja chciałbym w te 40 minut jak najwięcej ogarnąć koszenia. Mógłbym robić godzinę, albo ten laps. No ale to nie mam takich wydajnych kombajnów jeszcze, żeby to wszystko ogarniać. No co, teraz ten maszt to ma 9 metrów. Tutaj jedynie ten jest taki największy, w sumie to nie powiem, to jest największy kombajn teraz, bo ma 13,5 metra header. 13,7 dokładnie, ale... Oj, wiadomo jak to jest. No i będę miał prawdopodobnie zbiornik z tego przejazdu. Albo prawy zbiornik w sumie. Tylko to będzie przerąbane, jak tutaj będzie te trzy pola będą, to tak będzie sobie U. No ale jak tu będzie pszenica zasiana, to będzie przerąbane kosić to. Ten tu będzie cały czas praktycznie pełny konwój. No ale dobra, no. To nie o to chodzi. Znaczy nie, wróć. O to chodzi. No i już w sumie z tym polem to można powiedzieć, że prawie że pół mapy jest skoszone. Jest skoszone. Kupione. Gdzie tu jeszcze dalej? Ale teraz pieniążki będą, tak. Teraz 3 miliony na kredyt wyładuję. Czyli to za 3 sezony mnie zatrzymuje. No i potem jak już kredyt będzie spłacony, to wiadomo. To zawsze 10 tysięcy więcej będę miał na koncie. Znaczy, no teraz dokładnie to 9500 wychodziło. Tam około 9 tysięcy odsetki, no ale zawsze to 10 tysięcy więcej będę miał na koncie. Więc powiedzmy mieć 40 tysięcy, no to będę miał 50, tak? A to jest 10 tysięcy, to jest w sumie dużo. Dziesięć tysięcy to jest od groma. No i dobra, i Walterka. Raz, raz. A jest odpalona, bo chciałem ją odpalać, ale bym sobie ją zgasił tylko. O, przejechałem przecinką, bo i tak... No jakbym jechał, tak bym musiał to skosić, tak, więc... Trzeba zrobić teraz przecinkę, czy w ogóle jej nie zrobię, to... Co to za różnica? No z prasą to wiadomo, że będzie tutaj się fajnie robić. Bo dwa pokazy na raz zagarnę sobie tą prasą moją, więc... Elegancko to będzie wyglądać.
Dobra, ten sobie paskami kosi, ten sobie tam już mruga. Trionik już jedzie się zasypać nawet. Więc tam spokojnie to sobie idzie. Fajnie to idzie. Ale widzę, że zaraz będę miał dużo siedzenia po odcinkiem, więc to mi się nie podoba. A, bo ten jest zgaszony, handel. Dlaczego? Czego on nie chce sypać? Ale wiem, czego on nie chce sypać. No bo silnik jest zgaszony, bo tego nie sypie. Jak to wygląda na polu? Wygląda to spoko. Paskami kosi, więc to jest dobrze. A jak to u Triona wygląda? Zaczął paski, dobra. Ja to, o to mi chodziło. Nie ten klawisz. Ten klawisz. 9500. Dobra. Chciałem się zobaczyć, ile z jednego przejazdu, no, ale tutaj nie był cały przejazd, więc. Ale prawie cały, więc. W sumie trochę duży zakład robię. Ale dobra. Niech jak sobie jedzie ten Nikolant Revelation. No, zawsze tą parę arów skoszone na tym odcinku będzie. Znaczy ja widzę, że takie duże pola są, że po pół odcinka, po pół pola będę kosił na odcinek. Trudno. Tamte 23 hektary, czyli mówię o tej pszenicy, no to ja też pół odcinka wapnowałem. No ale mówię znowu, jakbym nie robił tego. Jakbym w poprzednim odcinku nie robił mulczowania, znaczy poprzednim, dwa odcinki temu mulczowania, no to bym tutaj cały odcinek wapnął. Jakby cały odcinek mi nałapnął, a to byłby nudny odcinek, jakbym cały czas wapnął, więc trzeba było coś dorzucić. Do żniw zbytnio jest nie dorzucam, bo nie mam co. A poza tym, żniwne odcinki się fajnie ogląda. Przynajmniej ja zawsze lubiłem oglądać u Mafii Solec. Więc mi to nie przeszkadzało, że oni sobie cały czynnik kosili. No, dwa razy w tygodniu, choć Bajeron jest, a inne serie to tak sobie wchodzą, bo wchodzą. Na razie jest przekładanka z 15, z Gearcruxem. Bo tam zostały nam ostatnie siewy i ostatnie zbiory. Mówię, bo jest niedziela pierwsza w nocy. A dzisiaj po 18 niby mamy grać tam, więc siewy myślę, że skończymy. A i zaczniemy sobie ostatnie żniwa, więc w tamtym tygodniu przyszłym będzie na pewno powinien być finał. %70. Czyli jakby tam dołożył, no to tam z 15, no to myślę, że z dobre 85% jestem w stanie uzyskać na przejazd. Jeden. Więc nie ma mowy o jakimś wielkim koszeniu. Być ciekawe, jak on tutaj tą SK6 będzie kosił, ten Nivolant. Ile czasu mu to po prostu zajmie, o to mi chodzi. Tadidadidadam. 90% już jest. No i tutaj chyba tą prawą stronę pola skoszę, a tą lewą zostawię sobie. Przez 30 minut na to. No to zawiozę ten zestaw na silos i będę kończył chyba.
No, zawiozę ten zestaw na Syros, Valtry i będę kończył, bo nie będę przedłużał, a wiadomo, że i tak będę musiał to kosić po odcinku i tak, więc... Na przyszły odcinek zrobię sobie wielkie prasowanie. Na dwa. Dwa? Nie, no, dwa nie. To jest lipiec, dobra, jest lipiec. Gdyby był sierpień, to co innego, tak? Wiadomo, że jakby był sierpień, to bym mógł od razu prasować. No i w sumie można powiedzieć, że od razu siać, nie? Jakieś pole, nie mają sieczki. Czyli po rzepakach już bym powoli sobie siać. Że po rzepakach nie ma zbytnio co zasiać. No bo zboże, ale to zboże dopiero we wrześniu, więc... Więc w sumie wszystko odpada. Wszystkie pomysły. Trionik sobie ładnie tutaj kosi. Zostało mu 16 minut. Jakbym miał tyle czasu, to bym chętnie skończył, ale... Ale nie mam niestety. Tu jeszcze ten zbiornik wejdzie i to będzie finał. Fajnie to idzie. Nie ukrywam. Dobra, jadę na Silos. Tutaj walnę pracownika. Niech sobie jedzie. Ile skosi, tyle skosi. Jeden zbiornik na kosi, zanim ja wrócę tu ze stalu, więc... Mamy 32 minutę. Więc myślę, że idealny czas, żeby kończyć odcinek. No więc jadę ten zestaw wysypać na pociągi. No bo nigdzie indziej nie opłaca się. Coś mi zarąbało 4000. Tylko nie wiem co. Wynajmu niczego nie mam. Nie wiem sobie nawet. To jest na prawą, no to muszę jakiegoś tego lewego słupka się trzymać. Dobra, niech się wysypie kolega. 33 minuty. A jak tam New Holland? Gdzie jest ten New Holland? Roster masz... Trion... Tu jest. 40% już ma. Więc dobra. Jest zupa z bobra. Dobra, panie, syp pan tą pszenicę, czy ten jęczmień i kończymy. No więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.